spiskę. Dobrze, lecimy więc z kolejnym spotkaniem. Po stronie prawej w kolorze żółtym jest Ziggy, po stronie lewej mamy Alo. B3, czyli do dwóch wygranych, 1-0 dla Ziggy'ego aktualnie. Nie powinno nas to w żaden tutaj sposób raczej chyba dziwić, że tak wyglądała ta sytuacja. Przynajmniej mnie to w żaden sposób nie dziwi, że tak to wyglądało. No dobrze, lecimy więc z tym. Co się będzie działo, co się będzie działo? No, Violet Square, mapa wygrana przez przegranego. Zawsze przegrany wybiera mapę. Na początku... Aha, znowu proxy. Znowu proxy jest, dobrze. Mamy proxy. Ładnie, fajnie. Zobaczmy. Jak on z tego będzie chciał wyjść? Ziggy bardzo mądrze skautuje. Nie chce podejmować ryzyka. W żaden sposób. No i dobra. Za chwileczkę wjedzie sobie tutaj SCV-ka do środka. Coś tam ciekawego mamy? Nic ciekawego nie mamy. Spawning pool jest, ekstraktor jest, haczerka również grzecznie sobie tutaj czeka. Zobaczmy, co Ziggy jeszcze najlepszego tutaj odstawi. Na razie Ziggy nie zeskautował, na razie Ziggy nie wie, gdzie jest przeciwnik. Wie, że coś się święci. Myślę, że Golda będzie się rozprawiać, bo przyjęcie Golda jest takie dosyć częste. Aha, Golda nie ma, więc już tak... Uh-oh. Jest Zong, sprawdził też Golda u góry, jak najbardziej, i teraz szuka, gdzie to jest. Zimno. Cały czas zimno. Nie może być tak zimno. Dorzućmy do tego sobie wszystkiego jeszcze bunkier. Ale teraz to się może trochę bardziej udać, przede wszystkim nie straci żadnego roacha, nie będzie tutaj ostrzeliwana haczerka. Będzie czuć bezpieczniej. Bunker jest ustawiony w okolicach expy, przy czym ta expa jest tworzona u góry, więc bezpiecznie. Nie podejmował Ziggy w ogóle żadnego ryzyka. Ziggy podszedł bardzo poważnie tego spotkania. Creep rozproszenie? Chyba nie. Widzę, że ktoś tutaj ma bardzo ładne skiny. Tak, to są skiny z Worcesta tak zwanego, blizzardowskiego. Więc muszę przyznać, że wyglądają dosyć ładnie. Dobrze, już popakowane jednostki do środka. Ravagers na razie nie. Trójka. Oj, czy on zrobił roacha u siebie? On zrobił roacha w mainie. Dosyć duży błąd, bo zanim to dojdzie tutaj, to jednak trochę czasu potrwa. Trójka roachy próbuje się przebić. Trójka roachy nie ma prawa najmniejszego się przebić. Do tego wszystkiego SCV-ki czekają, żeby naprawiać bunker. Więc... No, Alo kombinuje tak jak może. Kombinuje jak koń pod górkę, jak żeby tutaj było lżej, ale no nie oszukasz tego. Po prostu nie oszukasz, kto jest lepszy. Dobrze. Mamy już kolejną porcję Ravagers, pierwsza trójka, o pięknie, idealnie pod ściszanka wpadł. No tak, to musiało zaboleć. Queen rozprzestrzeniają creep, że trochę szybciej się przechodziło, no ale co z tym czołgiem? Normalnie. Oj. Oj. Doszedł do wniosku, że rzuci Baila gdzieś tam. Ja mam wrażenie, że to nie chodziło o Baila. Ja mam wrażenie, że on chciał creep rozprzestrzenić tam. Pewnie skróty ma podobnie podsadzone i rzucił Baila zamiast creep rozprzestrzenić. Ale on nie jest w stanie na razie nic zrobić. Myśli, kombinuje. Tu jest jakaś strategia, tu jest jakiś plan wielki na 100%. Jest kolejna ekspansja. Ale co więcej? Co dalej? Tak czekać nie można. Ja przypomnę, że to jest letnia, wiosenna, tak jak mamy sesję, prawda, zimową i letnią. Tak samo mamy też ligę akademicką zimową i letnią. Zimowa to była pierwsza ogólnie w historii ta liga akademicka. Teraz mamy drugi sezon, czyli letnią. Następny, jak się ten uda, będziemy mieli w przyszłym... W przyszłym roku... Oczywiście. Nie, no w tym roku akademickim, o tak. Więc słuchajcie, zapisujemy się na uczelnię, idziemy. Bardzo ładne skiny, strasznie mi się podobają to, co posiada Ziggy.
Dobrze, za chwilę będzie ta ekspa zniszczona. No, próbował coś pokombinować, ale prawda jest taka, że nic mu nie wyszło. Queeny człapią sobie tak powolutku, powolutku. Znacie taką sytuację, kiedy śpiszcie się gdzieś na uczelnię, a dwie panie z sekretariatu staną obok siebie i będą tak bardzo wolno szły. A wy chcielibyście gdzieś przeskoczyć, ale nie możecie tego zbyt mocno powiedzieć, bo inaczej potem będziecie mieli problem z wpisem. Chciałem powiedzieć z wpisem do indeksu, ale jeśli się nie mylę, już indeksów papierowych nie ma. Za moich czasów to jeszcze były, ale już wycofywali. Dobrze. Za moich czasów to USOS powstał. Pamiętam pierwszy rok, kiedy USOS działał. To było dosyć zabawnie. To był mój pierwszy rok chyba studiowania, jeśli się nie mylę. Dobrze. Dronki zaczynają obrywać to dosyć mocno. To boli. Kolejne drony padły. 3 jest. Będziemy mieli czwartą, jak nie więcej. Spora u góry nie ma i to chyba będzie koniec tego wszystkiego. Jeszcze tylko zabić jak największą ilość tych dron. Pozbyć się tego eko. 23 do 45. Ale tutaj nie może nic zrobić. On będzie tak pewnie, nie wiem, czy podda, czy się nie podda. Wie, że nic nie zrobi, ale pewnie będzie grał do samego końca. Póki ma jeszcze armię, póki może czymś atakować, póki może czymś się bronić, tak długo będzie chciał się trzymać. Chłopaki z Mazowsza się nie poddają zbyt szybko. Dobrze, 13 dronek zabitych. Kolejna ekspa tam u góry, już widzimy, grzecznie sobie czeka. Ciągle ta ekspansja jest bardzo bezpieczna, bo ciężko jest przeciwnikowi się na tyły dostać, ale jest ekonomicznie średnio opłacalne, bo są tylko 4 pola minerałów, gazu jest standardowo. Tak, 14 dronek zabite. Chciałem zauważyć, że Ziggy aktualnie nie stracił żadnej jednostki. To są tam minerały, które pozbywał się jakiegoś budynku. Nie wiem, czegoś się pozbywał i to musiał albo naprawiał coś, dlatego ma tej straty. A tak, zerowe straty. Podwójne Banshee się pojawia i teraz tylko ojojoj, ta ekspansja będzie miała ciężki żywot. Raczej się przetrzyma? Utrzyma? Nie utrzyma się. Wystarczy, że u góry się ustawi. Jest idealnie ustawiony Alo w tym momencie. A, nie widzi jedno. Jedno Banshee widzi. To może troszeczkę się cofnąć bez problemu. Oj! Dobra, jeden Queen zniszczony. Co z drugim? Kolejny chyba też za chwileczkę padnie. Cloak można było pewnie odpalić, ale nie ma to nawet większej potrzeby i atakować. No w sumie ekspansję można by. Można by tą ekspą się zająć. Wychodzi oddział, co jest ciekawe, z Ravenem. Ale mi się te skiny podobają. Z Ravenem ten nowy Seeker Missile zmniejszający opancerzenie podobno jest bardzo mądry. Mądry, mocny chciałem powiedzieć, nie mądry. Czy, ja nie wiem, może i mądry jest, może i zrobił jakiś doktorat habilitację. Kto wie? Kto wie? My tego jeszcze do końca nie wiemy. Yamato. Proszę Państwa, ja tak sobie tutaj gadam. A Ziggy robi Yamato, a jeżeli robi Yamato, to znaczy, że robi Battlecruisery. I widzisz, Iwan, jest skok do bazy! Widzisz, Iwan, jeżeli chcesz, aby twoje Battlecruisery były jeszcze bardziej niebezpieczne, to oprócz normalnych dział, daj mi im jeszcze 2 noże. No i Battlecruisery z nożami, chciałbym zauważyć, tutaj jest. Ale jeden Battlecruiser zostanie zestrzelony za chwilę. Ja nie żartuję, tu jeden Battlecruiser za chwilę oberwie. Yamato poszło... Stracił Battlecruisera, moje gratulacje. No tak. Jakby skoczył to i w jedno miejsce, to by nic nie stracił. No ale batki to jest zawsze przyjemna zabawa. Kolejny Battlecruiser z nożem wpadnie. Tak, ewidentnie ktoś tutaj chce się bawić tymi Battlecruiserami. Te teleporty Battlecruiserów są bardzo sympatyczne. Przydałoby się jakieś upgrade'y do obrony, do ataku, cokolwiek na tych Battlecruiserach, żeby było zabawnie. A co robi Ziggy? Ziggy robi Banelingi. Ziggy robi Banelingi na Battlecruisery. Ja myślę, że to głównym jeszcze speed na Banelingach bardzo by się tutaj przydał. Ja mam plan tak, rozpędzić te Banelingi. Tutaj rozpędzić Banelingi pod rampę, postawić dronki, żeby to jeszcze podbiło w górę i żeby Banelingi spadły na Battlecruisery. Moim zdaniem to jest najlepsza rzecz, która może być. Chyba, że Alos hakuje grę i do sporu będzie wsadzał Banelingi i Banelingi będą wtedy atakowały jednostki tutaj
Będą wypluwane przez... tak, będą wypluwane. Nie wiem, czy będą wypluwane. Kolejny Battlecruiser zginął. Okej, no dobrze, można. Uwaga, będzie ten Bane Bass. To jest zabawne, że Veko mu tu wjedzie i trochę tam zniszczy. Wygrać nie wygra, ale coś tam rozwali. Okej, i znowu Battlecruisery z teleportem, żeby porozwalać bazy. Mamy 2 do 0. O tak wam powiem. Dobrze. Chyba GG. I tak też jest. Kolejna mapa, kolejny mecz za nami, 2 do 0.